kilka drzew, wyjdzie na skrzał, śledzi jej los cały świat. Wilka jest okrągła jak ziemski glob, ziemski glob. Na świecie tym są takie dni, gdy niebo drzewo padł gol. To był strzał. Świata, wielkie sukcesy. Dzisiaj otwieramy wystawę, która także w swoim tytule to zaśpiewkę futbol, 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 przeżyjmy to jeszcze raz w stulecie MKS Powalniechów. Świętujemy dzisiaj to wydarzenie, otwieramy wystawę, która upamiętnia historię klubu sportowego Powalniechów. I otwierają w naszym Niechowskim Muzeum. Nie byłoby tego wydarzenia, tej imprezy bez wsparcia finansowego, którego udzieliła gmina, miasto Niechów. Dziękuję panu burmistrzowi za finanse, za udzielenie tej dotacji na wystawę. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na naszym wydarzeniu. Witam pana wiceprezesa Pawła Szykowskiego, który jest z nami. Witam pana burmistrza Dariusza Marczewskiego, który tak naprawdę przyczynił się do powstania wystawy, ale o tym za chwileczkę nieco więcej. Witam wszystkich piłkarzy dawnych i obecnych, którzy grają w Pogoni Miechów. Witam członków zarządu Pogoni Miechów na czele z panem Dawidem Byrskim. Jest współgospodarzem tego wydarzenia. Witam wszystkich kibiców, przybyłych gości na to jubileuszowe wydarzenie. Szanowni Państwo, nie byłoby tej wystawy bez pomocy wiernych kibiców społeczności miechowa, mieszkańców miasta, nie tylko i powiatu, bo wiele osób przynosiło nam pamiątki na naszą wystawę. Wszystko zaczęło się na wiosnę tego roku, kiedy dostałem telefon od pana burmistrza Dariusza Marczewskiego z propozycją stworzenia takiej wystawy w muzeum. Trudno powiedzieć, bo nie byłem przekonany co do tego. Nie mieliśmy doświadczenia w tworzeniu takich wystaw, było to jakieś nowym dla nas. Dodatkowo w naszych magazynach nie ma piłek ani żadnych tego typu akcesoriów, powiedzmy, czy gadżetów, takim językiem współczesnym, sportowych, więc tutaj mieliśmy pewien kłopot, przynajmniej ja miałem taki kłopot. Natomiast po pierwszym spotkaniu inicjującym udało się, że tak powiem, spokojnie zaproponować taką ścieżkę tworzenia wystawy i poprosić mieszkańców o to, by sami przynosili do muzeum ciekawe eksponaty. Nie byłoby tej wystawy bez tych eksponatów, bez tych rzeczy, bez tych pamiątek, szczególnie fotografii, które
które tutaj do nas dotarły i bez tych osób, które przynosiły te namiotki. Za to bardzo dziękuję. Ja teraz chciałem wymienić po kolei te osoby, jeżeli pewna grupa, które udostępniły na wystawę tekstu. Ja może odczytam te osoby. Jeżeli kolejności właśnie dziękuję panu Burmistrzowi Dariuszowi Marczewskiemu. Jeszcze raz dziękuję panu Dawidowi Bielskiemu, panu zarządowi Pogoni Miechów za te rzeczy, które przekazali, które mają u siebie po prostu w klubie. Dziękuję panu Jarosławowi Mrożkiewiczowi, który jest nieobecny, który jest synem Jerzego Mrożkiewicza. To Jerzy Mrożkiewicz zaczął badać historię klubu Pogoni Miechów. Jego niewydana publikacja stała się dla nas taką podstawą do opracowywania małego katalogu, który został wydany właśnie jako towarzyszący Zaboruszu temu wydarzeniu. Nie ma go dzisiaj z nami, bo nie mógł przyjechać, ale naprawdę cieszy się. I on także odzyskał zbiory po swoim ojcu, przekazał je na wystawę. Dziękuję Społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie z panią dyrektor Adungali na czele za przekazane materiały. Dziękuję panu Leszkowi Studzińskiemu, panu Krzysztofowi Donawidowiczowi, panu Antoniemu Nastarowskiemu, pani Agnieszce Sygule Książek za przekazane pamiątki. Dziękuję panu Janowi Janusowi, który opracował ciekawą historię, materiał poświęcony Pogoni Miechów. Sam zresztą wiele lat grał w Pogoni Miechów i podzielił swoimi pamiątkami. Dziękuję panu Mariuszowi Malickiemu, który także przekazał ciekawe materiały pani Marii Siniackiej, panu Witoldowi Sokołowi, panu Krzysztofowi Nastarowskiemu, panu Mieczysławowi Kądziołce, panu Krzysztofowi Mazurkowi, Antoniemu Zielińskiemu. Dziękuję również panu Włodzimierzowi Warczyńskiemu, który jak zawsze służył pomocą i przekazywał różne materiały. Chciałem podziękować wiernemu kibicowi Pogoni Miechów, w którym jest pan Tadeusz Stano, który nas często odwiedzał, przychodził, służył dobrą radą, pomocą. Tak naprawdę także ciekawe materiały przekazał, także historie, które nam sprzedawał. Dziękuję panu Jarosławowi Kwiatkowi, panu Marcinowi Cichoniowi, który mieszka w Sopocie, a którego dziadek, Cieślak Cisielski, wyemigrował kiedyś z Miechowa i stawił piękny album z fotografiami, bardzo cennymi zresztą fotografiami, wśród których jest taka grupa zdjęć przedstawiających Miechowski Klub Sportowy, jeszcze nie Pogoń, bo to jest okres przedwojenny. I też te materiały zostały wykorzystane przez nas na wystawie. Dziękuję panu Krzysztofowi Gajuszowi, dyrektorowi liceum kształcącego w Miechowie, za przekazane materiały, panu Krzysztofowi Poremskiemu. Odbyłem wiele rozmów z różnymi osobami, bardzo ciekawymi. Jak pan Stanisław Mańko, który grał Pogoń Miechów, a to się jeszcze nazwał, gdy był czas Pogoń Miechów, to pan Stanisław zakończył swoją karierę w 1967 roku i grał w Sparć Miechów. Natomiast opisał swoją historię, grał w kilku klubach, między innymi drugoligowym w Błękitnej Kielce, a później był trenerem. I dzisiaj bardzo serdecznie miło wspomina ten czas Pogoni Miechów. To już czas starczy, trzeba powiedzieć. Dziękuję obecnemu tutaj Marcinowi Ducińskiemu za miłą rozmowę, za obecność, ale także za przekazane materiały na wystawę. To zawodnik i uchwalek Pogoni Miechów, który przecież grał w takich klubach jak Krakowia i Górnik Zabrze. Chciałem również podziękować wszystkim tym, po prostu nie pamiętam z imienia i nazwiska i zapomniałem o nich. Wam wszystkim, którzy tworzycie społeczność Pogoni Miechów, za to, że jesteście z tą drużyną w różnych momentach sukcesów, ale i tych gorszych chwil. Tak na marginesie chciałem powiedzieć, że będzie do muzeum do nabycia pamiątkowa znaka ze stulecia Pogoni Miechów. Gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszamy. I dodatkowo każdy z państwa po zakończonej uroczystości, po obejrzeniu wystawy, nie wyjdzie z pustymi rękami, ponieważ
Historii towarzysza publikacja, mały katalog, który został wydany właśnie z tej okazji. Każdy z Państwa będzie mógł sobie zabrać do domu taki pamiątkowy katalożek, no, a później zwrócicie do nas z uwagami, jeżeli takowe będą. Jak myślę, nie strzegliśmy się błędów, pisząc, czy wykonując różne te niedociągnięcia, które właśnie mogą się pojawić, wynikają z tego, że ta materia sportowa nie jest tak nam bliska, tak naprawdę uczyliśmy się tego wszystkiego. Ale myślę, że kibice są wyrozumiali i zaśpiewają, że nic się nie stało, jak to się mówi. Natomiast ta publikacja i ta wystawa może być pretekstem do pogłębiania i dalszej takiej intencji twórczych, poszukiwania historii, która jest bardzo ciekawa i naprawdę głęboka. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na to wydarzenie. A teraz proszę o zabranie głosu pana burmistrza Dariusza Marczewskiego. Panie Dyrektorze, Panie Prezesie, Drodzy Państwo, wierni kibice, zawodnicy, wszyscy, którzy tworzyliście i tworzycie historię miechowskiej piłki nożnej. Bo gdy mówimy miechowskiej piłki nożnej, taki też był kontekst i tak zaczęły się nasze dyskusje. To tak naprawdę to skojarzenie jest jedno. Skojarzenie z klubem sportowym. Dla wielu z Państwa na pewno zaskoczeniem jest może nie sama wystawa, ale miejsce tej wystawy. Z początkiem roku przedstawiciele zarządu klubu sportowego z prezesem Dawidem na czele odwiedzili mnie w urzędzie i mówili o planach związanych z organizacją jubileuszu. Były różne pomysły. Oczywiście pomysły w głównej mierze skupione wokół stadionu sportowego. Tam też na zapleczu sportowym, czy w zapleczu sportowym planowaliśmy organizację wystawy, może nie wprost dotyczącej Pogoni, ale o piłce nożnej. I pomyślałem sobie, że dlaczego z piłką nożną, z Pogonią, nie wyjść poza Konopnickiej, ile jest? 19, bardzo Wam dziękuję. No tacy są wierni. No i to, jak to ze mną bywa, natychmiast wziąłem telefon, zadzwoniłem do dyrektora Marcina i zapytałem, czy Muzeum Ziemi Miechowskiej, fachowcy w tworzeniu wystawy, pomogą klubowi sportowemu w organizacji tego wydarzenia. No, dyrektor Marcin, cały zespół jest bardzo otwarty i profesjonalny. I odpowiedź była taka, która spowodowała, że dzisiaj spotykamy się w tym miejscu. Drogi dyrektorze i drodzy Państwo, bardzo Wam dziękuję za to, że podjęliście nie rękawice, bo to nie, inna dyscyplina, ale podjęliście tą piłkę i dzisiaj możemy spotykać się w miejscu, które wchodziliście Państwo tutaj. Ja od wielu osób usłyszałem, że jesteście tutaj po raz pierwszy. No to jest też okazja do tego, żeby ci, którzy przede wszystkim na tej Konopnickiej spędzają swój czas, grając tam i kibicując, żeby zobaczyli równie ważne miejsce dla Miechowa, zabudowania Pogrzasztorne i Muzeum Ziemi Miechowskiej. Bardzo dziękuję jeszcze raz panu dyrektorowi, dziękuję prezesowi i całemu zarządowi klubu sportowego. Wiem, że dla Was też to było i zdziwienie na początku i wyzwanie. Już za chwilę zobaczymy efekty tych kilkumiesięcznych przygotowań i pracy. Bardzo dziękuję tym wszystkim osobom, które pan dyrektor wymienił, dzięki którym ta wystawa może się odbywać. Wszystkim, którzy przekazali swoje pamiątki, wszystkim, którzy przekazali informacje na temat historii klubu sportowego. 100 lat to naprawdę bardzo dużo. To pewnie tysiące ludzi, zawodników i kibiców. Ciężko wszystkich spamiętać, ciężko wszystkich
wszystkich wymienić. Ważne jest, żeby starać się nikogo nie pomijać, ale mam nadzieję, że zostało to powiedziane przez pana dyrektora. Ta wystawa skłoni nas wszystkich, zarząd klubu, poprzednie zarządy, do tego, by wspominać tych, których może na zdjęciach nie widać, ale którzy przez te 100 lat tworzyli historię Pogoni. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zacznę oddać głos panu prezesowi Witowi Wyryckiemu. Chciałbym jeszcze dwa słowa. Dziękuję księdzu proboszczowi, którego nie ma. Natomiast on zgodził się wyżyczyć tą salę, w której jesteśmy. No i dzięki temu Państwo mogliście zobaczyć, że tutaj też mogą się odbyć takie uroczystości. I to, co jest ważne, dziękuję też tym, którzy są mi najbliżsi, czyli pracownicy. I tworzyli wielki trud przy wykonaniu tej pracy. To jest bardzo ważne. Dlatego im dziękuję. I zapraszam pana Dawida o zabranie głosu. Dzień dobry. Za tą wystawę, panu Marcinowi, za organizację i pracownikom przede wszystkim, bo to była ich duża, ogromna praca tak naprawdę. Ale też chciałem podziękować przede wszystkim tym ludziom, którzy przynosili te wszystkie gadżety i informacje, bo to było dość, no, bardzo ważne, tak, dla tej naszej wystawy. Ja myślę, że pan Marcin praktycznie wszystko powiedział. Tak podsumowując, to ja tak krótko tylko powiem, że tak naprawdę ta wystawa to jest taka kwintesencja tego całego roku, tej całej pracy, które po prostu ludzie włożyli w nasz klub, tak? Więc to jest takie podsumowanie tego ciężkiego dla nas roku tak naprawdę. I tak naprawdę tyle. Chciałem bardzo podziękować wszystkim tym osobom oraz jeszcze chciałem odznaczyć osoby, których nie odznaczyłem w trakcie obchodów stulecia. Chciałem zaprosić pana Witolda Sokoła. I pana Sokuła, jeszcze był ten pan, który. Pan Stanisława, jak mówiłem. Nie ma pana Stanisława, nie będzie. Do reszty osób na pewno jeszcze dojedziemy. Dziękuję bardzo. Proszę poczekać chwileczkę. Mamy dla Państwa taką na koniec niespodziankę. Chcieliśmy przedstawić film o Pogoni Miechów. Nie będzie trwał długo. 20 minut. Dzień dobry Państwu. Ja dziękuję za zaproszenie panu dyrektorowi Marcinowi Czortowi i wytłumaczyć chcę się, bo jak wchodziłem, to były pytania, ale kiedy ty grałeś, ale kiedy ty grałeś? No i wytłumaczę się i również powiem, że jakiś ukłon zrobiłem w kierunku Pogoni, ponieważ stworzyłem takie dzieło jak 40 lat, niedokończona historia, czyli 40 lat Solidarności i z tą Pogonią miałem styczność przez 15 lat na Pogoni. Rozgrywaliśmy rozgrywki zakładowych drużyn Solidarności. I przychodząc na to spotkanie, nie myślałem, że będę zabierał głos, ale wiedziałem, czy miałem taką nadzieję, że spotkam pana Ryszarda Nasadę, któremu zaplanowałem tą moją pracę wręczyć, a nie miałem takiej sposobności. Dziękuję pięknie, będę mógł za to. Będzie 4 lata. Jedna rodzina swoja, druga rodzina była tu. A pan to jest awan, nie?
Witam, nazywam się Dawid Byrski, jestem prezesem Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń Miechów i zabiorę Was w podróż do ludzi, którzy historię znają od podszewki. Zapraszam. Jeżeli zacząć od początku, to pierwszym klubem w Miechowie była Sparta Miechów. Ten klub istniał do II wojny światowej. Po wojnie powstał drugi klub, Pogoń. Zanim połączyli te dwa kluby, Sparta była klubem, można powiedzieć, SB. Przed meczem, przed derbami, czterech zawodników Pogoni zostało aresztowanych, żeby Sparta ten mecz wygrała. Znikli, mecz oczywiście się nie odbył, bo nie mieli, Pogoń nie miała kim grać. Dwa lata później powstał pomysł, padła propozycja o połączeniu i w tym czasie właśnie powstał jeden klub Pogoń Miechów. Prawdopodobnie jeszcze, jak pan Mrożkiewicz zbierał całą dokumentację, panie Krzysztofie, była prawdopodobnie Gwardia Miechów i Maccabi, czy coś w tym stylu. Że to były właśnie te lata... Ale one nie były zgłoszone. Może nie były zgłoszone, ale on mi to, pan Mrożkiewicz, święty pamięci, on mi o tym coś wspominał. Dlatego znalazł tą datę, 1922 rok. Była tam karta zawodnicza, która obecnie była w klubie, została przekazana do muzeum na wystawę na stulecie klubu. Stefan, Syguła Stefan, tak. No najstarszy to samo do... Najstarszy, no. No, 94 lata. Tak jest. Byłem w tercie, ja pracowałem w Wodlewni w Hasznicy. No i tutaj w 87 roku byłem już na ręce, no i nie mieli takiego gospodarza. No, no i ja się przyjął, no i tak byłem 16 lat tutaj. Nie, z początku to nie było ani koszarki, ani nic. Mandolina, kosa. No i wszystko brzegi to, no, ale jako linię wysypowałem, nie sprzątałem. No, nie tak klub wyglądał przed tym jak dzisiaj. Dzisiaj no to jest cycek. No ale to wszystko tu, jak nie ma szmaru, to... W latach 80. już zaczynałem brać się za trenera. Tu była szatnia, na wprost jak tu jest blok, jedynka i dwójka, to była szatnia. Tam żeśmy się przebierali. Drewniana szatnia i była wozownia, czyli były cztery konie, no i, ale to pozostawało dalej. Na uboczu, ale ja tu uczęszczałem na treningi razem ze starszymi. Podawałem piłki, od tego się uczyło. W tamtych czasach po wojnie wiadomo, że wszyscy, żeby grać, to każdy sobie musiał kupić ten sprzęt. Na wyjazdy to oczywiście każdy za swoje pieniądze. Jeździli czym się dało po prostu. Nawet i wozem drabiniastym, jak wspominali, jak gdzieś było blisko. Też taka ciekawostka jeszcze z lat 60., co ja już zaczynałem grać. Gdy były takie derby tutaj sąsiednie, Słomniki, Proszowice, to wierzcie mi, że w mieście nikogo nie można było spotkać. Wszyscy byli na stadionie. To były takie, taka tak zwana święta wojna. Święta wojna. Między właśnie Słomnikami i Proszowice. No, jeżeli już pociągiem nie mieli takiego środku transportu, jak wiadomo, autobusy przeładowane, pociągi i tak dalej, to tu przyjeżdżali na rowerach ze Słomnik. To były takie czasy, no, naprawdę, że miasto takimi było środkami wyrównione. Transportu nawet kibice przyjeżdżali na mecze. A no różne są wspomnienia, były dobre i złe. Byli tacy zawodniki, tak, ojciec, Grzesiek, takie byli wszyscy chłopaki. No i z Krakowa przyjeżdżali, dużo z Krakowa przyjeżdżało chłopaków. No i, ale oni mnie lubili, bo ja bym zawsze jakiegoś kawoła powiedział to, albo herbaty jak jeden zagotował, to garnuszki mieli
I tak, ja mówię tak, gorąco ta herbata, myślałem, że do palcem patrzę, czy gorąco, ale przecież palca nie umoczałem, tylko specjalnie tak. A oni mówią, o, palcem mocno palę, herbacie. Jak to można określić najlepsze wspomnienia? Najlepsze wspomnienia to były od samych 16 lat do samych 38 lat grania w piłkę. Był to zespół zgrany, tak samo jak i prowadzący działacze, trenerzy i całe wszystko, co było. No to była jedna rodzina, która wspólnie razem pracowaliśmy i graliśmy. Jedna rodzina swoja, druga rodzina była tu. Żona musiała wytrzymać te 18 lat beze mnie, bo wiadomo, praca, trening, mecz. No, no i się dożyło do dnia dzisiejszego i przychodzi się i się ogląda. No wiele tych pięknych chwil tutaj było, wiele, o wielu można by mówić. Natomiast no, trudno jest brać to jedno, jedyne, jednym z. O, to byłby pierwszy mecz w drużynie seniorów w wieku 16 lat w debiucie. No i bramka z naprzodem Jędrzejów. Pełne trybuny ludzi, no niesamowita atmosfera. A na pewno kolejnym przeżyciem związanym z klubem to był słynny mecz. Dwa w zasadzie słynne mecze z Wisłą Kraków tutaj u siebie i w dużej mierze ekstraklasowy skład Wisły Kraków i później z Krakowią Kraków też w składzie, której występowała prawie cała drużyna ekstraklasowych zawodników. Czerwiec, Mauro Cantoro występował wtedy, Kulawik, który notabene Ryszard Kazieczko go tam w przerwie do trenerowi prawdopodobnie, że on nie chce na tej pozycji grać, bo on z tym facetem to mówi, to sobie nie poradzi i tak dalej. No wynik, jeśli chodzi o wynik, to wygraliśmy z Wisłą Kraków 2-1, a z Pasami przegraliśmy 3-0. Pamiętam. Byłeś przy tym, tak, ja też. Tak. Przeciwko sobie graliśmy wówczas, no, także. O, ja rozpamiętam, jak Krzysiek Młyński z lewej nogi wygrał mecz, dwa gole strzelił takie z wolnego daleka. Mało brakowało do trzeciej ligi, żeby Pogoń nie weszła, no ale jakoś to tak. Mieliśmy trochę pecha, oczywiście nie awansując do trzeciej ligi, co byłoby to historyczne wydarzenie, no ale zajęliśmy trzecie miejsce na finiszu, no niestety nie udało nam się. No a to była jedyna okazja w tamtych latach właśnie, żeby w Miechowie była trzecia liga, bo Miechów naprawdę zasługuje na taką właśnie ligę. Za mojej kadencji to awanse do okręgówki cieszyły mnie, bo awans to jest awans, nie? No jedynie szkoda tego, że spadliśmy z czwartej ligi w 2003-2004 gdzieś tam. No za moich czasów właściwie Pogoń Miechów grała w czwartej lidze. Dosyć dużo my właściwie z zawodników korzystali z Krakowa i jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, nie narzekaliśmy w tych czasach. Mieliśmy bardzo dużo sponsorów i bardzo dużo kibiców było. Robiliśmy różne festyny tutaj, ażeby zarobić, bo była taka możliwość. Pogoń naprawdę się liczyła, graliśmy właściwie z Wisłą. Wisła, Krakowia, Karbarnia, Hutnik, tam były jeszcze dwie. Klepardia, bodajże i jeszcze jeden zespół. Chyba Wieczysta. Wieczysta, tak. To straszne, żeśmy im sprawiali lania. Z pięciu goli nie schodziliśmy z meczu. Wszystkie mecze żeśmy wygrali. Potem właśnie, jak już przeszli do grupy starszych, jeszcze starszych, chodzili się w lidze i tak dalej. Nie wiem, które to lata były, ale to już jak miałem jakoś 30 parę lat. Wtedy dostaliśmy reorganizację na przykład z czwartej ligi, spadliśmy i automatycznie stworzył się zespół taki młodzieżowy, który z naszych młodych juniorów weszło akurat 6-7 młodych juniorów i wtedy rok po roku my awansowali do czwartej ligi. I od tej pory my załapali się na czwartą ligę, do końca graliśmy już mojej kariery na przykład w czwartej lidze. No, tak, byliśmy bardzo blisko trzeciej ligi, no ale pech chciał, że mecz we Włoszczowej, przegraliśmy tam mecz i szanse się skończyły.
A trener, jako trener, to najlepiej mi się Kordaszewski Michał. Był lubiany przez chłopaków i po prostu poradził coś z drużyną zrobić. No, ale był króciutko. No obecnie Marcin Górka, widzę, że daje coś z siebie, żeby coś w tej Pogoni się zadziałał. Pamiętam, jak żeśmy tutaj szlifowaliśmy pod czujnym okiem właśnie trenera Nastarowskiego formę. Było właśnie dużo kolegów, z którymi mamy kontakt do dzisiaj. Na pewno każdy z nich coś dobrego tutaj wniósł. Każdy starał się jak najbardziej mógł, bo i tutaj obecny Krzysiek Donabidowicz był prezesem i Krzysiek Tandos, Mietek Kądziołka, ale na pewno takim niezapomnianym człowiekiem, orkiestrą, który to był w świętej pamięci Julian Łopata, który był trenerem, prezesem, ale myślę, że każdy z zawodników wiele mu zawdzięcza, każdemu tutaj pomógł w życiu nie tylko klubowym, ale też prywatnym. Myślę, że każdy z tych zawodników, którzy się przewinęli przez jego prezesurę, miło go wspomina i każdemu z nich coś pomógł. Także mi się wydaje, że tutaj, no, przynajmniej dla mnie, to był prezes, który tak najbardziej go zapamiętałem. No, przez tyle lat grania tych zawodników w Pogoni przewinęło się dość dużo, ale pierwszym takim zawodnikiem, który moim zdaniem miał pozytywny impuls na drużynę, był twój tata, Marek Bryski. Przyszedł, graliśmy w A-klasie, rok po roku zrobiliśmy awans z Okręgówki do czwartej ligi później. Moim zdaniem to był naprawdę pozytywny impuls dla naszego klubu. To był człowiek, który był wielokrotnym strzelcem sezonowym w naszej lidze i bardzo, bardzo wartościowy zawodnik tego klubu. No i właściwie Marek Bryski też ściągnął Raczyńskiego tutaj z Wisły. No naprawdę w ten czas był bardzo mocny skład. To był najlepszy skład. Najlepszy skład z całej historii tego klubu. Graliśmy na poziomie czwartej ligi i tak jak tutaj Andrzej wspomniał, już otarliśmy się o tą trzecią ligę dawno. Chcę tylko powiedzieć, że to był czwarty poziom rozgrywkowy, czyli dzisiejsza obecna trzecia liga, nie? I te sezony praktycznie tak jak na dzisiaj, to jakbyśmy grali w trzeciej lidze, nie? Nie weszliśmy tylko do trzeciej ligi, ponieważ były wyjazdy dalekie i w ten czas samorząd za biedny był, żeby właściwie nas od strony ekonomicznej. No, trudno było. A wcześniej się wyjazdy były takie, że trzeba było na hotelu spać, prawdzie, jak się jechało gdzieś daleko. I to były koszty straszne, prawda? Moim zdaniem, wydaje mi się, że za naszych czasów była lepsza drużyna po prostu. Graliśmy w czwartej lidze z możliwością awansu nawet do trzeciej ligi. Nie ma tyle młodzieży, tyle dzieci, żeby po prostu później to wyżej szły i były nasze miejskie drużyny, nie? A drużyna około jest multum. 10 kilometrów inny zespół. No i po prostu ludzie uciekają gdzie indziej, gdzie nie trenują, że po prostu zagra i gra, nie? Za moich czasów po prostu ja wprowadziłem finansowanie klubu poprzez wpłaty na konto bankowe i z tego konta bankowego właśnie wychodziły różne faktury zakupu sprzętu sportowego w tym klubie. Ja miałem swojego zawodnika, którego opłacałem całkowicie z Krakowa, z Krakowi. Ślazik, który po prostu grał tu u nas przez parę sezonów i był całkowicie na moim utrzymaniu. Ja myślę, że władze Miechowa, bo może w nich uderzę, bardziej się zaangażują. Chociaż w połowie tyle, co w latach 69-80. To naprawdę nożyli tą piłkę. Te lata spędzone w Pogoni, a było ich trochę ponad 20 prawie, to był jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu i poznałem tu wielu przyjaciół, te przyjaźnie trwają do dzisiaj i były to wspaniałe chwile. Chłopaki mnie lubili, ja ich też lubiłem, bo nie narzekam na mnie, na żadnego. Wiele rzeczy tutaj wspomina się mile i można by wymieniać tego całą masę, natomiast tak
ogólnie mówiąc, można powiedzieć, że ta cała specyfika prowadzenia, czyli trenowanie, przygotowanie się do treningu, do meczu, jest to ekscytacja najbliższym meczem, treningiem, spotkanie się z najbliższymi kolegami, bo to tworzymy tak naprawdę swoją rodzinę, drugą rodzinę. Jak wspominam ten czas? No super było, naprawdę same miłe rzeczy. Współpraca z kolegami na boisku, czy współpraca z trenerami, jakoś nie pamiętam jakichś specjalnie przykrych rzeczy, czy tego typu spraw. I sądzę, że warto było być tym kapitanem tu i reprezentować barwy naszego miasta. Takim wspólnym mianownikiem była ta Pogoń, bo tutaj żeśmy się, można powiedzieć, poznali, ale poznaliśmy się na zawodach szkolnych, międzyszkolnych zawodach się poznaliśmy. No i tak gdzieś tam się na tą piłkę nakręcaliśmy wzajemnie, no i spotkaliśmy się w klubie po prostu. No i tak lat to już ponad 30 będzie. Tak już tak zleciało. A nie widać. Tak. Mam takie bardzo dobre przeczucia, że zajdziemy daleko. Z tym składem, z tą ilością zawodników, z tymi umiejętnościami zajdziemy bardzo, bardzo wysoko. I wyjść w górę, w górę, w górę, do czwartej, kiedyś jeszcze ligi chociaż. Za, dokąd, o, serduszko będzie pracować, żeby się cieszyć z tego, że ten klub coś osiągnął, no. Myślę, że w tym roku zrobimy ten awans upragniony do okręgówki i jakoś to pójdzie. Pogoni, no fajnie by było jakby gdzieś wrócić do tych wyższych lig, bo to wiadomo, dzisiaj napędza i akademię, i cały sport. Natomiast wiadomo, jest tu potrzebne przede wszystkim duże wsparcie miasta, bo bez tego w takich miejscowościach no niestety kluby nie są w stanie sobie same poradzić. No sam jestem wiceprezesem klubu Polonia Nysa, gdzie budowaliśmy to wszystko od podstaw i wiemy, jak jest potrzebne wsparcie gminy i tutaj apeluję do burmistrza, żeby na to stulecie klubu postarał się, zrobił wszystko, żeby wrócić do dawnych lat świętości klubu Pogoń Miechów, bo na pewno wszyscy tego oczekują i klub, który jest bardzo, bardzo znany na mapie Małopolski. Wszyscy tego życzą, a sobie i klubowi, sympatycy, na pewno awansu, ale niech ten klub też rośnie pod każdym względem i organizacyjnie, i sportowo, i gdzieś tam odzyskuje ten blask. Tego serdecznie życzę. Ja do szczęścia również dołączam. Życzę przede wszystkim tym osobom, które są u steru klubu, wytrwałości, siły, ludzi dobrej woli, żeby było wokół Was jak najwięcej. Żeby klub osiągał sukcesy i tu ludzie z nim związani, żeby były pełne trybuny, żeby miasto Miechów mogło się cieszyć z tego, że Pogoń gra w lidze co najmniej czwartej, bo chyba tu jest jej miejsce, tak mi się wydaje. Spełniam marzeń panu prezesowi i całemu zarządowi realizacji planów, bo pewnie są takie plany. Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki za Waszą przyszłość. Sto lat, szanowni państwo, kawał historii można powiedzieć. Teraz powolutku zapraszamy do przejścia na drugi budynek, gdzie zobaczycie państwo naszą ekspozycję. Zapraszamy. I schodzimy tak jak przyszło.
Did I ever tell you how you're living me? Every waking moment, even in my dreams. And the father's talk is crazy, and you don't know what I mean. Does it really matter? Oh, just as long as I believe. Will never tell you the way they truly feel. I would die for you gladly if I knew it was for real. So if all the talk sounds crazy and the words don't come out right, does it really matter? Oh, if it gets me through this night.
wyruszyć w świat. Jasne, lecz mój każdy ślad. W Polsce koniec ma. To jest mój dom, tutaj zawsze wracać będę. Świata blisko, będzie wielka gra. Ludzie mówią, ludzie wierzą, Polska szansę ma. Na boiskach nasi chłopcy bronią się jak lwy. Długi przerzut, szybka centra, oni albo my. A ty się, bracie, nie denerwuj, tam Lubański gra. Nerwy swoje zwiąż na supę, obok Dejne ma. A ty się, bracie, nie denerwuj, damy pokaz gry. Tylko dłonie ściśnij mocno, sprawdzą nam się sny. A ty się, bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś. Wielki finał, złotą nitkę wygra lepszy z nich. Piłka nie jest okrągła, piłka jest kanciasta. Łatwiej stracić gola niż go wbić. Dumny puchar i meta, wszystko dzisiaj przesłania. Szansa to 3 lata. W sektorze numer 7 siedzi Jacek Gmoch. Z jego banku informacji szczęście wyjmie los. Obok niego jak dyrygent trener Górski siadł. Grajcie z zębem, ale fair play nie poskąpie brat. A ty się, bracie, nie denerwuj, tam Lubański gra. Nerwy swoje zwiąż na supę, obok Dejne ma. A ty się, bracie, nie denerwuj, damy pokaz gry. Tylko dłonie ściśnij mocno, sprawdzą nam się sny. A ty się, bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś. Wielki finał, złotą nitkę wygra lepszy z nich. Tomaszewski w pięknej akcji piłkę wybił znów. Włoski trener, mamma mia, graczy zmienia dwóch. Już do końca kilka sekund, sędzia sprawdza czas.
na Okęciu ich spotkamy. Nie żałujcie, brat, a ty się, bracie, nie denerwuj, tam Lubański gra. Nerwy twoje zwiąż na supeł obok tej nema. A ty się, bracie, nie denerwuj, damy pokaz gry. Tylko dłonie ściśnij mocno, sprawdzą nam się sny. A ty się, bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś. Wielki finał, złotą Nikę wygra lepszy z nich. Wielki finał, złotą Nikę wygra lepszy z nich. Wielki finał, złotą Nikę wygra lepszy z nich.